Znaleziska archeologiczne mają nie tylko niezmierzoną wartość z technicznego punktu widzenia. Artefakty z dawno minionych dni dają nam wgląd w przeszłość. Myśląc o niezliczonych odkryciach, które pomogły nam lepiej niż kiedykolwiek zrozumieć bieg historii, nie zapominajmy o jednym. Świat naszych przodków wciąż jest owiany niezliczonymi tajemnicami, które czekają na rozwikłanie. Dziś pokażemy, które z 10 odkryć archeologicznych oraz tajemnic wciąż dręczą badaczy. Ale zanim zaczniemy, pamiętaj, aby kliknąć przycisk polubienia i włączyć powiadomienia, by być z nami na bieżąco. Pozostań też do samego końca, aby dowiedzieć się o jednej z najbardziej dziwacznych i niewyjaśnionych jak dotychczas zagadek archeologicznych. Kamienne jajo. W roku 1872 robotnicy w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych byli zajęci wznoszeniem ogrodzenia na brzegu jeziora. To, co było początkowo rutynowym zadaniem, wkrótce zmieniło się w sensacyjne odkrycie. Mężczyźni natknęli się na dziwną bryłę gliny w ziemi. Okazało się, że obiekt zakopany na głębokości 2 metrów był dziwnym kamiennym jajkiem. Znaki na jajku, których nie można było sklasyfikować w żadnym znanym kontekście, wydawały się szczególnie zagadkowe. Wygląda na to, że ktokolwiek zrobił jajko, pochodził z odległego obszaru o innych zwyczajach kulturowych. Oprócz niektórych dekoracji przypominających symbole astrologiczne, kamienne jajko zdobi również niezwykła twarz człowieka. Eksperci zrobili wszystko, co w ich mocy, aby dotrzeć do sedna tego odkrycia, ale nie byli w stanie powiązać dziwnego jaja z żadną znaną osadą, która żyła na tym obszarze w odległej przeszłości. Niektórzy spekulują, że mogło należeć do starożytnego plemienia, którego miejsce pobytu po prostu zaginęło w historii. Inni sugerowali, że jajko może pochodzić ze znacznie niedawnej przeszłości, ale nie mamy pewności. Inne, bardziej szalone teorie mówią, że jajo może wcale nie być związane ze starożytną cywilizacją. Niektórzy uważają, że może ono pochodzić z innego świata lub innego wymiaru i wiążą je raczej z istotami pozaziemskimi niż z jakimkolwiek człowiekiem na Ziemi. Starożytny cyborg. Kiedy jakiś czas temu archeolodzy natknęli się na szkielet peruwiańskiego wojownika, byli zdumieni. 2000-letnia czaszka była groteskowo wydłużona i wzmocniona kilkoma metalowymi płytami. Metalowe części były miejscami nawet zrośnięte z kością. Jednak jest mało prawdopodobne, aby był to jakiś starożytny cyborg. Wojownik prawdopodobnie kiedyś wrócił z pola bitwy z ciężkim urazem głowy. Aby ocalić życie żołnierza i zamknąć ranę, medycy przeprowadzili skomplikowaną operację. Pamiętajcie, było to 2000 lat temu. Uderzająco długa czaszka wojownika powstała jednak inaczej. Wśród rdzennych ludów Ameryki Łacińskiej manipulacje czaszkami za pomocą bandaży i specjalnych desek były integralną częścią kultury. W ten sposób podkreślano rangi społeczne i ogłaszano przynależność do określonego plemienia. Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób metal związał się z kością, czy podczas zabiegu chirurgicznego, czy też z czasem, gdy kość próbowała się zagoić. Niezależnie od tego, poznanie przebiegu takiej operacji, która miała miejsce ponad 2000 lat temu, zapiera dech w piersiach. O ile nam wiadomo, metal został precyzyjnie wycięty tak, aby pasował do otworu w głowie mężczyzny. W większości przypadków, gdy dochodziło do takich urazów, człowieka spotykał niemal pewny los. Jednak z jakiegoś powodu życie tego człowieka zostało uratowane dzięki zręcznemu chirurgowi. Dom giganta. Z archeologicznego punktu widzenia nie zawsze łatwo jest umieścić wydarzenia wymienione w Biblii w realnym kontekście historycznym. Tak też jest w przypadku słynnej walki Dawida z Goliatem. W Starym Testamencie mówi się, że przyszły król zdołał przechytrzyć olbrzyma w walce i zabić go, strzelając do niego z procy. Wcześniej olbrzym wyłonił się z miasta Gat i właśnie brama tego miasta została ponownie odkryta kilka lat temu. Oprócz bramy, która jest jedną z największych tego typu, jakie kiedykolwiek odkryto w Izraelu, badacze znaleźli także masywny mur oraz kilka budynków. Wiele osób miało nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli znaleźć ciało legendarnego wojownika Goliata, jednak wydaje się, że tak się nie stanie. To naprawdę niewiarygodne, że udało nam się odnaleźć mury oraz bramę miasta.
ale znalezienie tak starego szkieletu wydaje się raczej niemożliwe. Ludy Morza Śródziemnego. Kim byli tajemniczy wojownicy, którzy zaatakowali wiele krajów na Morzu Śródziemnym około 3200 lat temu? Niektóre starożytne egipskie płaskorzeźby przedstawiające ataki brutalnych marynarzy pokazują, jaki horror wywołali wtedy najeźdźcy. Zostali oni przedstawieni w rogatych hełmach, a ich okręty wojenne ozdobiono głowami okrutnych ptaków. Ataki tajemniczych najeźdźców mogły nawet zwiastować koniec epoki brązu. Ale skąd przybyli ci potężni wojownicy? Według starożytnych przekazów przybyli z północy, gdzie mieszkali na wyspach na środku oceanu. Nierozwiązaną zagadką pozostaje jednak to, w jaki sposób obrócili tak wiele miast w gruzy i popiół, a tym samym doprowadzili do drastycznej, epokowej zmiany. Grób Nefertiti. Jako żona faraona Echnatona, Nefertiti jest jedną z najbardziej znanych postaci w historii starożytnego Egiptu. Ostatecznie w trakcie swojego życia królowa wyrosła na współwładcę i prawdopodobnie miała bezpośredni wpływ na sprawy państwa. Dziś jednak po Nefertiti nie ma ani śladu. Nikt nie wie, gdzie znajduje się jej grób, w którym ponad 3000 lat temu pochowano żonę króla. Jednak archeolog Nicholas Reeves wierzy, że znalazł pewien trop. Według Amerykanina grób Nefertiti znajduje się w legendarnej Dolinie Królów. Co więcej, naukowcy stanęli bezpośrednio przed komorą grobową i nawet o tym nie wiedzieli. Królowa miałaby spoczywać w ukrytej, otoczonej murem komnacie, w tym samym pomieszczeniu, w którym odkryto mumię Tutenchamona. Przynajmniej tak sugerują skany królewskiej komory grobowej, które ujawniły kilka zauważalnych pęknięć w murze. Przyszłość pokaże, czy to prawda. Jak dotąd wielu historyków debatuje nad tą teorią i twierdzi, że grobowiec Nefertiti pozostaje do odkrycia. Chociaż wydaje się, że coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że jej grób może ukrywać się w oczywistym miejscu. Jeśli to okaże się prawdą, odkrycie jej grobowca może rzucić światło na wiele starożytnych egipskich tajemnic. Jak dotąd prawda nie została jeszcze ujawniona. Skyton Grab. Fakt, że Scytowie należą do najbardziej tajemniczych ludów w historii, wynika przede wszystkim z tego, że nie pozostawili oni żadnych zapisów. Pewne jest to, że koczownicy, konni, którzy niegdyś wędrowali po bezkresnych stepach euroazjatyckich, całkowicie zrezygnowali ze stałych osad i rolnictwa i około III wieku przed naszą erą zostali ujarzmieni przez Sarmatów. Wcześniej Scytowie zdołali podbić niektóre obszary na północny wschód od Morza Czarnego, a nawet najechali Egipt. Wobec nielicznych dostępnych informacji, znaleziska archeologiczne Scytów mają nieporównywalną wartość. Obejmuje to starożytne miejsce pochówku odkryte w południowej Syberii. Cenne przedmioty pochówku, które zostały znalezione z pochowaną tu kobietą i jej dzieckiem, sugerują, że musiały to być niezwykle ważne osoby. Cenne skarby odnalezione w drewnianym grobowcu to złota biżuteria i niezwykłe lustro z brązu. Giganci hrabstwa Doddridge. W 1930 roku w amerykańskim stanie Virginia Zachodnia odnotowano dosłownie gigantyczne znalezisko. Mieszkaniec natknął się na dwa dziwne wzgórza na swojej posiadłości. Kiedy zaczął odkrywać zakopane tam tajemnice, był tak zszokowany, że natychmiast poprosił o pomoc eksperta. Profesjonalne wykopaliska w końcu ujawniły przytłaczające rozmiary tego znaleziska. Kopce były starożytnymi grobowcami, zawierającymi szczątki niezwykle dużych ludzi. Pochowani mieli do 2 metrów 30 cm wysokości. Szczegółowe badania wykazały, że kości miały ponad 1000 lat. Czy to dowód na istnienie potężnej rasy olbrzymów, która kiedyś wędrowała po naszej ziemi? Niestety dzisiaj nie można już odpowiedzieć na to ekscytujące pytanie. Wkrótce po ich odkryciu gigantyczne szkielety w tajemniczy sposób zniknęły i nigdy więcej nie usłyszeliśmy o nich ponownie. Upadek Neandertalczyków. Opanowali ogień, przetrwali okresy lodowatego zimna i przeciwstawiali się niebezpiecznym zwierzętom. Przez około ćwierć miliona lat Neandertalczykom udało się opanować wszystkie przeciwności natury, tylko po to, by na zawsze zniknąć z powierzchni Ziemi. Do dziś nikt nie może z pewnością powiedzieć, co tak naprawdę doprowadziło do śmierci naszego krewnego.
Czy Neandertalczycy padli ofiarą krwawych walk z Homo sapiens? Jeśli te dwie grupy były naprawdę skłócone, to dlaczego Neandertalczycy i współcześni ludzie zaczęli się częściowo łączyć w pary? Od 1 do 4% naszego genomu pochodzi od Neandertalczyków. Inne teorie zajmujące się upadkiem ludzi prehistorycznych upatrują przyczyny wyginięcia w braku mechanizmów obronnych, lenistwie reprodukcyjnym, szkodliwych nawykach żywieniowych lub poważnej erupcji wulkanu. Jednak nie jest pewne, dlaczego nasi krewni z epoki kamienia zniknęli 30 tysięcy lat temu. Kolekcja ojca Crespi. Nieznane pisma, tajemnicze symbole, filigranowe detale. Do dziś nie wiadomo, czy legendarna kolekcja księdza Crespi była rzeczywiście dziełem nieznanej cywilizacji, czy tylko bezczelnymi fałszerstwami. Urodzony we Włoszech w 1891 roku, ksiądz przeniósł się do Ekwadoru w 1923, by pracować tam z rdzenną ludnością. W tym czasie miejscowi przywieźli odwiedzającym niezliczone artefakty. Co szczególne, kolekcja mnicha podobno pochodziła z ukrytego, kilkumetrowego systemu jaskiń, który przypominał tajemną skarbnicę wiedzy. Tylko sam ojciec Crespi wiedział, jakie jest prawdziwe pochodzenie tajemniczych artefaktów. Jednak zmarły w 1982 ksiądz zabrał ze sobą do grobu tajemnicę swojej kontrowersyjnej kolekcji. Dynastia Shang. Aby wzmocnić własną władzę polityczną, władcy dynastii Shang uciekali się do najbardziej drastycznych środków, jakie można sobie wyobrazić. Na porządku dziennym były tu masowe ofiary z ludzi. Nie było zatem niczym niezwykłym, że szlachta i panowie feudalni prosili króla o pozwolenie na poświęcenie jednego z nieszczęsnych jeńców wojennych. Jeśli wyrocznia dała swoje błogosławieństwo, król także pozwalał na ceremonialne, masowe zabijanie. W tamtych czasach nierzadko dokonywano egzekucji 30 osób naraz, aby zyskać przychylność konkretnego bóstwa. Gdy umarł król, w ofierze składano nawet kilkaset osób. Szczątki ofiar pochowanych w stolicy Yinshu są odkrywane od 30 lat XX wieku. Eksperci obecnie zakładają, że między XVIII a XIX wiekiem przed naszą erą co najmniej 13 tysięcy osób zginęło śmiercią ofiarną. Jak widać, jest jeszcze wiele do odkrycia w historii naszej ludzkości. Wydaje się, że powracającym tematem jest to, że w XXI wieku czujemy, że nauka ma wyjaśnienie na prawie wszystko, a dzień po dniu uczymy się, że wcale tak nie jest. O historii ludzkości wiemy tylko tyle, ile pragnęli zapisać starożytni ludzie, a to niewiele. Możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby poskładać fragmenty historii i spróbować stworzyć nieco szerszy obraz. Jednak często jest to nic więcej niż eksperckie domysły i nigdy nie można udowodnić, że są w 100% prawdziwe. Weźmy na przykład starożytnych Egipcjan. Naukowcy i historycy spędzili setki lat, próbując utrwalić historię starożytnych Egipcjan, ale wydaje się, że coraz częściej ich teorie okazują się błędne. Starożytni Egipcjanie byli znani z tego, że spisywali praktycznie całą swoją historię na murach miejskich, ścianach grobowców, a nawet na obeliskach. Jak to możliwe, że ani razu nie wspomnieli o piramidach, ani o tym, jak zostały zbudowane? Dziesiątki ekspertów połączyło swoje przemyślenia, aby dojść do jakiegoś wniosku, ale nigdy się to nie udało. W miarę upływu czasu prawdopodobnie będziemy dowiadywać się więcej o naszych starożytnych przodkach, ale na razie prawda pozostaje nieznana i musimy czekać, aż wykształcone osoby poprowadzą nas prosto do prawdy. Czekamy na Twoją opinię. Które znalezisko archeologiczne zafascynowało Ciebie najbardziej? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Jeśli podobała Ci się nasza wycieczka w świat tajemniczych odkryć, daj nam łapkę w górę. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby być na bieżąco. Interesują Cię inne ekscytujące filmy o najbardziej tajemniczych znaleziskach wszechczasów? Sprawdź nasze pozostałe filmy na kanale, które zamieściliśmy dla Ciebie o właśnie tutaj. Dzięki za oglądanie, życzymy Ci miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.